Rodzinna atmosfera, dużo śmiechu i wielka integracja w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański. Tegorocznym gospodarzem zawodów sołectw została Wiślinka. Aby tradycji stało się zadość, wszystkie drużyny wzięły udział w uroczystej paradzie. Zobaczmy to jeszcze raz. Nasza reprezentacja z Bogatki. Witamy serdecznie po raz pierwszy w naszej olimpiadzie. Silna ekipa tym razem. Wczoraj ćwiczyli tutaj całą noc. Brawo! Brawo do Bystry! Silny skład. Dysen na czele. Panem Edwardem Leszczyńskim. Brawa dla Czeplewa! I silna ekipa. Od lat wygrywają to przeciąganie rany. Również kolor, który przyciąga wzrok. Oklaski dla Rożkowa. Czy są wzrok? Macha ręką do wszystkich. Czeka, przeżyty bokiem, przepiękne przeżyty bokiem. Zakręciło mnie się w głowie, jak na to patrzyłem. Proszę. W tym samym czasie trwały zawody w różnych kategoriach wiekowych. Oczywiście najważniejsza była dobra zabawa. Wystarczy posłuchać wrażeń uczestników imprezy. To jest znakomity sposób na fantastyczne spędzenie wolnego czasu. Życzymy wszystkim miłej zabawy i mam nadzieję, że w dużo większym gronie spotkamy się za rok. A przypomnę, że to już jest 7. Olimpiada Sołectw gminy Pruszcz Gdański. Wszystko jest super, my już tańczyłyśmy zumbę, jest bieg przez przeszkody, skoki na skakance, skoki w workach, spacer lolnika, rzut piłką lekarską i dużo konkurencji i darmowe ciasta. Są bardzo fajne konkurencje i każdy może się zabawić. Po naszym występie liczymy na pierwsze miejsce. No i bez pucharu nie wracamy do domu, najwyżej go zabierzemy siłą. Jaka konkurencja nam się najbardziej podoba? No jak na razie narty oczywiście górują. Mamy trzecie miejsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W czasie zawodów dzieci miały też okazję pobawić się w ekologicznej wiosce czy popedałować w trakcie oglądania bajki. To była wspaniała integracja mieszkańców całej gminy. Do tego pogoda jak na zamówienie i dużo pozytywnych wrażeń. Polecamy również zobaczyć pikniki rodzinne na Dzień Dziecka w gminie Pruszcz Gdański oraz Dzień Seniora w Oksi BP, czyli kto się śmieje, ten nie płacze. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.